Siema, ja tu przeprowadzę was przez no, część swojego treningu, głównie jakby większość jednego z treningów góry i też wam opowiadam trochę o swoich najbliższych planach i co chcę zrobić. Tutaj właśnie widzicie jeszcze serię, powiedzmy taką rozgrzewkową, 110 kg na 5 powtórzeń, teraz kolejna seria będzie 120 kg i powiem wam, że ogólnie ostatnio, no przez ostatnie powiedzmy, no w tym roku w ogóle, czyli przez ostatnie 6-7 tygodni mocno się wkręciłem w treningi. Trenuję naprawdę tak jak dawno nie trenowałem i jak chodzi o intensywność i jak chodzi o częstotliwość, bo trenujemy 4-5 razy w tygodniu w tym momencie i naprawdę te treningi są mocne, robię sporo właśnie wielostołowych ruchów, sporo takich ćwiczeń siłowych i naprawdę widzę ten progres. No tak naprawdę na ławce teraz byłem w stanie dokładać z treningu na trening i wydaje mi się, że to też jest właśnie kwestia tego, że przez ostatnie kilka lat tak naprawdę nie siedziałem w tym tak mocno, nie byłem aż tak sfokusowany, nie sprawiało mi to tyle przyjemności. No i teraz jakby znalazłem to przyjemność i teraz widzicie 130 na 5 powtórzeń. Jak widzicie, pierwsze powtórzenie zawsze powoli opuszczam, żeby sobie tak wyczuć ten zakres ruchu i powiem wam, że byłem ciężko w szoku, że to tak szło dobrze, bo ten dzień nie był za dobry. Ogólnie czułem się zajechany właśnie tymi treningami i taki psychicznie też nie byłem na to gotowy. No i tutaj się kładę już pod 140 i myślałem, że to pójdzie na jedno powtórzenie. Nie sądziłem, że będzie więcej, a zaraz zobaczycie, co tu się wydarzy. Jak widzicie, pierwsze powtórzenie powoli kontrolowane, ale bardzo szybko poszło do góry. Drugie powtórzenie było według mnie ciężkie i ja wydawało mi się, że ono dłużej trwało, a tutaj ten prezent był zapas właśnie na jeszcze jedno albo na dwa powtórzenia, także 140 na dwa, bardzo jestem zadowolony. Tu od razu zrobiłem drop seta, ściągnąłem 30 kg i 110 sobie machnąłem i potem jeszcze jeden drop set z 80, tak żeby się spompować. No i właśnie, od początku roku, no nie liczę kalorii tak naprawdę, jem tak na oko wszystko, trenuję, no ale uznałem, że trzeba trochę zredukować i tu od razu mówię, nie będę mówił do jakiej wagi chcę zejść, bo chcę zrobić życiówkę czy cokolwiek, bo nie mam tak naprawdę pojęcia, nie chcę się zobowiązywać do niczego, robię to przede wszystkim dla siebie, po prostu chcę trochę parę kilogramów zrzucić, nawet nie mam pojęcia ile teraz ważę i tutaj właśnie w tym tygodniu nadchodzącym mam zamiar zrobić pierwszy raz w życiu DEXA scan, czyli taką dokładną analizę ciała, gdzie właśnie będę miał najbardziej wymierny wynik tego, ile mam tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i tak dalej, także jestem bardzo ciekawy, więc w następnym odcinku właśnie pokażę wam dokładne wyniki tej DEXY, a także moje pomiary. Teraz moja sylwetka wygląda tak, tutaj obok pokazuję na tle rozgrzewki w OHP i powiem wam, że naprawdę jestem zadowolony z tego właśnie, jak wyglądam, z tego jak poprawiłem w ogóle klatkę piersiową przez ostatnie lata tak naprawdę, no bo teraz no raz, że mam największą tą klatę w życiu i najsilniejszą, bo nigdy tyle nie wyciskałem. Tutaj na tym OHP złapałem trochę za wąską sztangę i mnie nadgarstki potem bolały przez 5 minut, ale i tak jestem zadowolony, bo tu teraz w tej serii, którą widzicie, leci 80 kg i to również jest moja życiówka, żeby zrobić 80 na 4 powtórzenia i tutaj też myślę, że zapas na jedno powtórzenie jeszcze był, także jestem bardzo też zadowolony z tego wyniku, zwłaszcza właśnie, że to OHP robiłem po wyciskaniu leżąc, więc oczywiście jest trudniej. Także no, przez następne tygodnie będę starał się właśnie zredukować, nie wiem jeszcze ile, czy to będą 3 kg, 4, 5, 6, 7, 10, nie mam totalnie pojęcia, zależy jak to będzie szło. Też dalej nie mam zamiaru liczyć kalorii, tak naprawdę będę po prostu bardziej zwracał uwagę na to co jem. Przede wszystkim będę jadł więcej białka, dlatego że odkąd ustabilizowałem sobie leptynę, to ja tak naprawdę nie jestem głodny na ten moment. Ja często jem na mieście, często jakieś żarcie zamawiałem i powiedzmy, że no, dwa posiłki były w ciągu dnia pełnowartościowe, a jeden był taki, wiecie, rekreacyjny. Tutaj podciągnięcie na drążku zrobiłem 3 serie po 5 powtórzeń z 20 i tu jedną serię podchwytem do załamania, tam chyba było 9 albo 10 powtórzeń, nie nagrało się całość i ostatnim ćwiczeniem jakie tu nagrałem jest wiosłowanie, Gorilla Row tak zwane, ostatnio moje ulubione wiosło, także no trzymajcie za mnie kciuki, w następnych vlogach będę wam pokazywał jak to wygląda, treningi, dieta, suplementacja i tak dalej, także lecimy z częścią następną vloga.
Siema, YouTube, mamy kolejny dzień i pokażę Wam na początek, jaki rolo to jest gegatek. Nagrywałem właśnie film na kanał z mojej perspektywy, także zasubskrybuj, będzie naprawdę gruby, bardzo dobry, wartościowy materiał, ale ja nie o tym. Nagrywam i nagle słyszę jakieś takie chrupanie. I ogólnie rolo ma suchą karmę, tam dodajemy mu w ciągu dnia dobrej jakości. W każdym razie słyszę nagle jakieś chrupanie i tak myślę, kurwa, przecież on w misce nie miał suchej karmy, o co chodzi? Idę za lodówkę i za lodówką on ma pakę właśnie suchej karmy. No i się okazało, że wgryzł się w to opakowanie, w sensie przedziurawił je i sobie po prostu wyjadał. Ci pokażę. Dzisiaj na śniadanie będziemy jeść tortillę z szarpanym kurczakiem, awokado i mozzarellą. Jeżeli chodzi o przepis na szarpanego kurczaka, to gdzieś tam musicie poszukać na którymś vlogu, nie pamiętam na którym było, ale generalnie nic szczególnego tutaj nie ma. Łasie też na vlogu jest, także któryś widz pamięta, na którym vlogu to było, to niech wrzuci link, po prostu to go podepnę i każdy będzie wiedział. No, także to jest, będzie nasze śniadanko. No i dzisiaj na spacer nie pójdziemy, dlatego że są porywy wiatru, nie wiem, do 70 czy 80 na godzinę. Także no, wieje za mocno. Także dzisiaj trening i będę robił dzisiaj trzeci raz nogi w ciągu tygodnia. Tak. Bardzo się cieszę na to. Zaczynam od zercher squatów. Będę robił drugi raz w życiu. Ostatnio zrobiłem jakoś, nie wiem, z półtora tygodnia temu, jakoś tak, już nawet nie pamiętam kiedy dokładnie. I to ćwiczenie mi pokazało, jak bardzo słaby mam brzuch. Więc uznałem, że skoro jestem niesłaby, to trzeba je robić. I też mi się spodobało. Początkowo w pierwszej serii mi się nie podobało, a z każdą kolejną coraz bardziej mi się podobało, więc zobaczymy, jak to będzie. Za pierwszym razem, jak je robiłem, to robiłem z martwego punktu od dołu. Teraz zacznę normalnie z góry, wychodząc ze stojaków, także zobaczymy, jak to pójdzie. I tutaj jako uchwyty na przedramiona używam sobie takich opasek na kolana, nie? W sensie takich opasek uciskowych. I to zdaje rezultat. Jakby ktoś nie wiedział właśnie, jak to zrobić, bo bez tego to ciężko. No i tak już miałem po ostatnim krwiaka, także ale to jest dowód na to, że urosłem. Rękawy na kolana ledwo mi wchodzą na ramię. Pierwsza seria rozgrzewkowa, 50 kg. You wanna touch my please use caution. Beg please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats. When the whole place scream, gotta get out the Yeah, I am trapped in the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I am trapped with the boys. Man so tough, but man's keep walking, yeah. Dressed too sharp with the prize. White girls better tell me I'm Stop that. Stówka poszła lekko na 5 razy, także 110 spróbuję i zobaczymy. Idzie na pewno lepiej niż za pierwszym razem. To jest ciężko. Ja też nie chcę z tym kolanem przesadzać. Także powolutku do przodu z pauzą. Elegant. Ale łapa. Nie mów do mnie, nie słyszycie. To nie do ciebie. Drugie ćwiczenie za kroki i będę próbował 30 kilo. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak wracałem po kontuzji, to w ogóle robiłem bez ciężaru, a z 30 za kroków w ogóle nigdy w życiu nie robię, także... Awesome.
like, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the, let out the, let out the. Big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats. When the whole place scream, gotta get out the, get out the. Yeah, I hear him chatting the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man's so tough, but man's keep walking, yeah. Dress too sharp for the prize. Right, girls, never tell me I'm awesome, yeah. Skali od 1 do 10. Co? Skali od 1 do 10, jak oceniasz zakropy z trzydziestkami? 9,5. Masakra. A twoje łapki oceniam na 10 na 10. Dojebana. 3 serie zakroków po 8 powtórzeń z trzydziestkami. Teraz już czas na izolację, bo już czuję prostotnik, więc zrobię uginanie nóg. Najpierw. A potem prawdopodobnie prostowanie i łydki. Objętość mała, bo wyjdzie powiedzmy na uda około 12 serii, może 14, nie wiem ile jeszcze zrobię teraz. No ale tak jak powiedziałem, trzeci raz robię w tym tygodniu nogi, więc jakby dalej mam bolały nogi po ostatnim treningu, więc jeżeli rośnie częstotliwość, musi spaść objętość. Zawsze musicie sobie to wyrównywać, nie? Więc jeżeli się mówi, że 20 serii na partię w skali tygodnia, a robicie w tygodniu na przykład 4 razy trening tej samej partii, no to na trening wam wyjdzie po 5 serii. Max. Trzeba o tym pamiętać. Siema widzowie, dzisiaj pierwszy dzień na redukcji. Jest 7:40. Teraz jak to nagrywam, ja od godziny już siedzę przy kompie i piszę scenariusze do kolejnych odcinków na kanale. Pojawi się trochę materiałów na temat programowania treningowego i generalnie powiedzmy treningu. I tu od razu wam właśnie chcę powiedzieć, że na mojej stronie, link znajdziecie w opisie, jest dostępne szkolenie, właśnie szkoła programowania treningowego, gdzie wraz z Krzyszkiem Kościelniakiem przez ponad 2 godziny właśnie mówimy o programowaniu treningowym. Jakby szkolenie jest podzielone na 4 moduły. Od, że tak powiem, najważniejszego do najmniej istotnego, w sensie jak chodzi o takie specyfikacje treningowe. Także serdecznie zapraszam, bo do końca lutego jest w promocyjnej cenie. Co to robię? Robię właśnie nam jedzony kawce na, nie wiem, na 2-3 dni gdzieś. Dlatego, że będę robił szarpanego... Szarpaną. Ale też szarpanego kurczaka. Właśnie tu dwa garnki szukuję, bo jeden będzie robiony szarpany kurczak, a w drugi szarpana wołowina. Nie wiem co to jest za wołowina, to jest jakiś miks w ogóle różnych, jakby z różnych części krowy. Nie wiem, w Lidlu zobaczyłem, ładnie to wyglądało dla mnie. Wydaje się dobra wołowinka. W sumie pierwszy raz będę robił szarpaną wołowinę w garnku. Nie, w ogóle będę robił pierwszy raz szarpaną wołowinę. Ja naprawdę, także jestem ciekawy jak ona wyjdzie. No i jakby nie wyszła, to będę ją męczył, nie? A tak to co, zjedliśmy na kolację, raczej na taki późniejszy obiad, rybkę. Ale Piotrek był tak głodny, że stwierdził, że nie pokażę wam tego, bo... No nie, byłem serio, byłem tak głodny, bo jeszcze zakupy robiliśmy, byliśmy na szczepieniu po drodze. No nie, byłem zbyt głodny, żeby coś nagrywać. I bym był chamski po prostu i musiałem zjeść, bo byłem bardzo. Bo byłem bardzo zły. A teraz już mogę mówić. I właśnie byliśmy na zakupach w Lidlu. Asia zamówiła ryż. Ma 10 kg ryżu. Bo będziesz żarł ryż. Basmati i jęczminowy. Jeden raz nie to widzę siebie. Będzie redukcja na ryżu. Nie spodziewała się takich worków, ja też zresztą. I jeszcze czekamy, bo ma niedługo być pan z Frisco. Z Frisco też zamówiliśmy parę rzeczy, głównie napoje tak naprawdę. Także, no i takie jogurty i takie. Tak, także jak przyjdzie, to już to pokażę tym razem. Z Lidl zakupy widziałem już milion razy, także myślę, że to tak, nic nowego. Co jeszcze? No, na treningu dzisiaj wyjątkowo wyrobiłem wyciskanie hantli, nie sztangi, na skosie dodatnim i o dziwo, myślałem, że dodawałem tak, coś jak jechałem na siłownię,
jechałem na siłownię, to jechałem z myślą, że będę tak wyciągnął tylko 44 kilo. W każdym razie najpierw wziąłem 40, poszło lekko na 10, więc wziąłem 44, a że 44 poszło lekko na 8, to uznałem, że wezmę od razu 50. I 50 poszły w pierwszej serii na 3 powtórzenia plus 2 połówki, bo nie wiem dlaczego lewy bark mi zaczął nagle odmawiać posłuszeństwa. Tu w ogóle mam cebulę i oliwę, teraz będę czosnek tutaj wciskał jeszcze. W ogóle nie oceniajcie mnie w sensie, jak ja to robię, bo ja to robię tak po prostu, jak mi się wydaje. Ja nie mam przepisu żadnego, ja to po prostu robię tak, żeby to zjeść, a nie żeby to jakieś było... A to, że wyjdzie dobre, to ups. No, przepraszam, że jestem dobrym kucharzem. Pozbijcie mnie. No i właśnie mówię, pierwszy raz coś miałem takiego, że przy wyciskaniu wyciskałem i nagle lewa ręka dosłownie tutaj miałem taką blokadę, tak jakby coś w barku po prostu blokowało. Nie wiem o co to chodziło, ale przy dwóch powtórzeniach tak miałem, więc uznałem, że jakby skończę tą serię i w następnej zobaczę, co się wydarzy. I w następnej serii już poszło pięć powtórzeń, takich normalnych. Także zmarnował się potencjał w tych pierwszych seriach. Tak, także jestem bardzo zadowolony, że tak siła poszła. I też wyciskanie robiłem na hamerze, na barki, coś też się muszę pochwalić. Dlatego, że pobiłem Marcinka znowu, pozdrawiam, i wyciskałem na stronę 60 kg, czyli 120 na barki na hamerze. Wiadomo, że to nie jest żaden przelicznik dobry. Muszę się przerwać, Roland postawił na swoim, się zmieścił. O, pokaż go, weź go nagraj. Roland w końcu zmieścił się na swoim kółeczku. No a tak, no to ogólnie to teraz w treningu będę miał stosunkowo małą objętość. Na treningach trenować będę zazwyczaj prawdopodobnie góra-dół, dwa razy w tygodniu, w sensie dwa razy górę, dwa razy dół w tygodniu. Kardio będziemy robić mniej więcej 3 razy po 20 minut po treningu, nie, 2 razy po 20 minut po treningu i raz taka sesja powiedzmy dłuższa. 40 godzin. No, więc jakby zacznę od robienia mniej więcej 1,5-2 godzin kardio w tygodniu. Tak będzie wychodziło. A potem zobaczymy, jak to będzie szło. Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru liczyć kalorii, nie mam zamiaru... Liczysz? Nie. Oho. Na oko będę wszystko robił. Raz w tygodniu będę robił pomiary. Ważył się też raz w tygodniu. Właśnie jutro będę to robił, także na następnym vlogu zobaczycie dokładne jak pomiary, ile ważę, nie mam totalnie pojęcia, obstawiam. Także możecie potem napisać w następnym vlogu, czy dobrze obstawiłem. Obstawiam, że ważę 103 kilo. Bo mi akurat ta cebula w oczy poszła. Obstawiam, że ważę 103 kilo. Tak się czuję na 103. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ale nabitego mięsa. No nie, nabiło mnie. Nie czuję się upasiony, tylko taki... Widzisz, wystarczyło ze mną wejść na masę na 2 miesiące. Tak. Kurus od razu. Asia zrobiła progres, ja zrobiłem progres. Razem zrobiliśmy progres. Teraz można redukować, odkryć co nieco. Także w następnym nagraniu zobaczycie właśnie te schrisko, zakupy i zrobię ten, aktualizację mięsa. Jak się robi. Ogólnie właśnie teraz no trochę cebulę i czosnek podsmażę, żeby się zeszkliły i trochę zmiękły, a potem już dodam mięso, paprykę, bulion i przecier pomidorowy. W obydwu przypadkach, jakby jedno i drugie robię tak samo, tam będzie się, no różniło się będzie tylko mięsem, nie? Uwaga, 3-4, chodzi kot. Rolo w ogóle przytył. No to niespodzianka. O, to niespodzianka. I to tak, grubaśnie. Bo dosłownie w ciągu miesiąca, no 700 gramów, także naprawdę konkretnie masuje. Rolo w ciągu miesiąca zajebał progres jakieś 20% masy ciała, co jest chore, jak tylko o tym pomyślę. Może tutaj zakupki przyszły, to jest część tylko, bo już tam nabiał jest schowany w lodówce. Ja mam tutaj właśnie Fusti, No Sugar, Pepsi Max, żywiec zdrój, mocny gaz, też 0 kalorii, Sprite 0, mleko owsiane do kawki,
muszynianka, mamy w razie apokalipsy zombie, konserwy, fasolki, także będą do śniadania, do jajeczek, przeciery, pomidorki krojone. No i tutaj w lodówce też dzisiejszych zakupów to maślanka, ostatnio właśnie się wkręciłem i albo właśnie kefir, albo maślankę sobie piję, twarogi, rybki, ser, fit z Biedronki. Tutaj też z kuchni Wikinga dzisiaj właśnie kupiliśmy z kuchni Wikinga, bo wcześniej właśnie u wspomnianego Marcinka się dowiedzieliśmy, że jest coś takiego jak Viking Point i że można sobie na miejscu kupić, w sensie, że nie trzeba zabawiać jakby cateringu, tylko można kupić jeden na przykład posiłek. Także też jest spoko opcja i kupiliśmy sobie chociażby na dzisiaj kolację właśnie. My też nie mieliśmy pojęcia, co będziemy jeść, co będziemy robić. Także zobaczymy, jak to smakuje. A jeżeli chodzi o mięsko, no to już tutaj się zaczyna fajnie brązowieć. Tutaj wołowinka. Tutaj kurczę, ujujuj, za mocno. Jest trochę tego jedzonka, jesteśmy gotowi. A teraz muszę się napić, bo cały dzień dosłownie o wodzie i o kawie. Także nie wiem co chcesz pić. To chcę Sprita. O, kurwa, dobra. W ogóle jesteśmy po najnowszym odcinku Last of Us też. I no taki spokojny odcineczek, ten szósty. Z takim na końcu dramatyzmem. My oczywiście wiemy, co się dalej stanie. Także no to nie była dla nas niespodzianka, że to się wydarzy. Bo o tym po prostu wiedzieliśmy. Ale no póki co ten serial się naprawdę zajebiście ogląda. Póki co najlepszy odcinek, piąty. Nie, Bobo? Ten poprzedni? Tak czy nie? Tak, ale wiesz, nie tak, że jest najlepszy i koniec. Dobra, dobra. Piąty odcinek najlepszy póki co, jeżeli chodzi o akcję. I w ogóle jakby to co się dzieje. Roland, no. Dam ci lizaka, co? Masz, Elzaczka, jeszcze troszkę zostało, bo... Ojej. Śmiesznie się bawi tym lizakiem zawsze. Znaczy po minucie się, po minucie mniej więcej. Ale się zawsze bawi śmiesznie. Na początku. Bo tam grzechy Bobo wyjmuje z szafki. No, także piąty odcinek, najlepszy, szósty też jest spoko. Czy w ogóle zajebisty serial, nie ma co ukrywać. Ale poza tym totalnie nie ma co oglądać w telewizji, nie? W sensie na tych Netflixach i tych innych. Wczoraj odpaliśmy w ogóle na Netflixie jakiś nowy serial. Zakochane raz po raz, nie wiem, jakoś tak. Generalnie z tą dziewczyną, która grała sprzątaczkę w Szkole dla Elity. Myśleliśmy, że może coś będzie a propos, w sensie tak jak Szkoła dla Elity. Ale po 15 tak to nie wyłączyliśmy, bo było totalnie kurwa nudne. A potem dla odmóżdżenia odpaliśmy reality show. Dlatego, że jesteśmy ogromnymi fanami tu Hot to Handle. I odpaliśmy, bo też było jakieś tam... Właśnie też z ludźmi ze Stop Hot to Handle i z tego typu programów. I też kurwa się nie dało tego oglądać i też wyłączyliśmy po 20 minutach. Także naprawdę nie... Nie ma co oglądać, totalnie nie ma co oglądać. Ja jeszcze wierzę w to, jest taki serial na HBO, chyba. Nie pamiętam, jak on się teraz nazywa, mam zapisane. Ale on, wiem, on już skończył ogólnie, bo to jest stary serial komediowy. I wierzę, że on może być śmieszny. Ale to musimy zobaczyć. Tak. Także tak. To jest serial z tym, jak on się nazywa? Jak się nazywa? Star-Lord. Aktor, co gra Star-Lorda. O tak, wyłącz wszystkie światła. Jak się nazywa aktor, co gra Star-Lorda? W Avengersach. Strażnika Galaktyki. No nieważne. No nieważne, ale to z nim. To wiem, że on tam na pewno gra i jest kretynem. Znaczy tak. Oczywiście, o to mi chodziło. Także jak ktoś ogląda, to dajcie znać, czy to jest jak The Office, czy to jest śmieszne w ogóle. Czy mam zacząć coś oglądać, bo jak nie, to nie wiem, co oglądać po prostu. Z kuchni Wikinga to mam takiego... Burgir. Z szarpanym... Też szarpany, nie wiem, znowu. To jest dokładnie, o. To jest wszystko. Burger z szarpaną wieprzowiną, barbecue z konfitury z czerwonej cebuli. 55 gramów białka.
I tutaj taki sos dobry, bo spróbowałem. I będziemy oglądać na Netflixie film o tytule Ojczym. Jakiś taki starszy, chyba z 2000 którego tam? 9. Jakiś thriller. Także po filmie. No, także po filmie dawałem wam znać, jak film. Ja wolę się nie spodziewać niczego wyjątkowego, także może się miło po prostu zaskoczę. Nie kocasz mnie? No taki o. Taki o. Do obejrzenia. Nie najgorszy. Nie najlepszy. Na pewno nie najlepszy. Ale za to najlepsza jest wołowinka. Bardzo dobra. Jeżeli podał się vlog, zostaw w górę. Zostaw komentarz. I w następnym vlogu za tydzień pokażę wam wymiary swoje. I też prawdopodobnie już zdążę zrobić deksa. I będziecie widzieli dokładnie, ile mam BF-a. Ja też będę wiedział w sumie. Także żegnam się. Bye, jajo. Popatrz.